Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Różne oblicza Solidarności Akademickiej. Solidarność jako wielki, piękny ruch społeczny rodziła się latem 1980 roku. Związek Zawodowy NZZ Solidarność istnieje do dziś, ale liczebności a przede wszystkim solidarność międzyludzkiej z tamtych dni, nie odzyskał. W domenie akademickiej dominują egoizm, konformizm jako strategia przetrwania i odważne chowanie głowy w piasek w sytuacjach niewygodnych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla kariery akademickiej. Tak więc formalnych karier akademickich mamy moc – ale Solidarność akademicka jest w zaniku. Nie zmieniono feudalnego, nomenklaturowego systemu akademickiego, stąd nazwyczajna kasta akademicka jest całkiem autonomiczna, także wobec prawdy, sprawiedliwości, prawa i wartości. Jakiekolwiek naruszanie status quo wywołuje odruchy korporacyjnej Solidarności. Ale bez wartości. Przenoszenie lewicowego profesora na emeryturę zwane jest czystką polityczną i wywołuje protesty, a brak jest reakcji wobec dożywotniego wykluczania osób o odmiennej orientacji moralnej czy intelektualnej. Z chrześcijańskiego i solidarnościowego obowiązku. Po wojnie straty trzeba policzyć, towarzyszami walki się zainteresować. Niestety, po wojnie jaruzelsko-polskiej do tej pory takiego obowiązku nie zrealizowano. Nie ma takiej woli. Pozostawanie na siesce dyscyplinarnej przez lat 35 i skasowanie tysięcy wykładów nie budzi najmniejszego odruchu Solidarności. Natomiast niemal wszyscy, zarówno rektorzy, jak i studenci, są solidarni z rzekomo dyskryminowanymi na tle seksualnym. Bezpieczeństwo osób zorientowanych na prawdę, uczciwość, solidarność z rzeczywiście krzywdzonymi nie jest przedmiotem zainteresowania. Nikogo. O tym się nie dyskutuje. Solidarnie stosuje się subkulturę kasowania i ewaporacji. Nawet zwaśnieni między sobą profesorowie jednoczą się solidarnie wobec niewygodnych dla zabezpieczenia swoich interesów. Jest to postawa w domenie akademickiej dominująca. I nie ma żadnych oznak zmiany tego stanu rzeczy. Tekst opublikowany w Tygodniku Gazeta Polska, 1 września 2021 roku. Autor Józef Wieczorek.